Dziś zabierzemy Was na wyspę, na której znajduje się wrak samolotu. Stanowi on nie lada atrakcję turystyczną, a swoje drugie życie zaczął dzięki zamieszczonemu na Instagramie poście Martyny Wojciechowskiej. Z racji tego, że nie wzięliśmy ze sobą drabiny, jak również nie potrafimy takich sztuczek, zmuszeni byliśmy, aby pooglądać ten samolot zarówno z dołu, jak i z góry. Jak się okazuje, posiadanie drona w pewien sposób pozwoli zrekompensować wiek, nadmiar kilogramów, brak kondycji fizycznej i okazuje się, że żeby zobaczyć dany obiekt z góry, wcale nie trzeba do niego bądź na niego włazić. Tak czy inaczej, jeżeli podoba Wam się nasz przekaz z tego miejsca i podoba Wam się dalej to, co robimy, zapraszamy do oglądania naszych następnych, mniej lub bardziej dziwnych produkcji. Cześć!